Ratusz w Gryfowie Śląskim został zbudowany w latach 1521-1554 w stylu renesansowym, na miejscu wcześniejszego gotyckiego. Po pożarze w 1603 roku został odbudowany. Legendy mówią, że w ratuszu straszy. Kiedyś powiesił się tutaj skorumpowany urzędnik i po godzinie 17 podobno można usłyszeć odgłosy, jak pisze na maszynie. Znajdujemy się we wnętrzu gryfowskiego ratusza. Tutaj 100 lat temu była dramatyczna historia. Powiesił się młody urzędnik, a powiesił się dlatego, że po prostu jego koledzy zwalili aferę łapówkową czy defraudacji pieniędzy. Doszło do tego, gdy nad ranem policja włamała się do tego biura, gdzie on się powiesił, po prostu znaleziono go wiszącego i maszynę do pisania, której była część kartki, albowiem ten młody człowiek opisał całą tą aferę, gdzie wyjawił tych swoich wspólników, czy tych, którzy byli naprawdę winni. Do tej pory, po godzinie 17, kiedy nikogo nie ma, słychać odgłosy właśnie tej maszyny do pisania, takie echo, które niesie po pustych korytarzach ratusza. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 września 1964 roku ratusz został wpisany do rejestru zabytków. Jest to zabytkowy budynek, który ma bardzo ciekawą wieżę, taką można powiedzieć inną niż wszystkie tutaj w okolicy. Stara wieża się spaliła i na to miejsce wbudowano nową, żelbetonową. Mamy też parę takich ciekawostek, które dotyczą właśnie starych czasów, czyli legend, które mówiły o straszeniu u nas w ratuszu. Tak, bo tutaj też znajdowało się więzienie, gdzie te byli przetrzymywani więźniowie. No i jak legenda mówi, nocami słychać te odgłosy tych osadzonych, powiedzmy domagających się, żeby ich wypuszczono. Drugą taką legendą jest legenda o skorumpowanym urzędniku i też nocami słychać odgłos maszyny do pisania, gdzie po prostu on próbuje napisać informację, że nie tylko on był, że tak powiem, w tą sprawę skorumpowania uwikłany, ale też inne osoby. I po prostu za swojego życia nie zdążył tego zrobić i teraz nocami próbuje jeszcze raz opisać tą sytuację. Obecnie ratusz jest siedzibą władz Gryfowa Śląskiego i Straży Miejskiej. Stoimy przed drzwiami do celi, albowiem tu mieścił się kiedyś posterunek policji. Nawet po 1945 urzędowała to polska już milicja, ale my wracamy do czasów przedwojennych. Komendantem tego posterunku tutaj był niejaki Frejlich, który był żołnierzem w wojskach kolonialnych w Namibii, bo jak wiemy, Niemcy mieli kolonie swoje w Afryce. No i zgarniał właśnie do tej celi takich różnych ludzi, różnych włóczęgów, no troszkę pod alkoholem. I kiedy oni hałasowali, to ubierał maskę afrykańskiego czarownika, którą właśnie sobie przywiózł z tej Namibii na pamiątkę i wchodził i ponoć efekt był piorunujący, wszyscy byli grzeczni jak trusie. Dla Echo 24 Anna Stańczak.